Jesteśmy na targach TSW. Nagrałam dla Was relację dotyczącą tego, co się Wam podoba na targach TSW. Paweł, które stoisko jest najfajniejsze na targach TSW? No oczywiście u Kamili. A dlaczego? No, handlujemy mocno, także drzewka wszystkie od niej, od Kamili, także no... Najlepsze stoisko. No, oczywiście. Chłopaki, co Wam najbardziej się podobało na targach? Ogólnie bardzo dobrą ofertę przedstawił pan Paweł Dominiak w tym sezonie. Zgadza się. No, stanowisko Kuboty było ciekawe, to... No i wszystkie ciągniki sadownicze, a najbardziej chyba Landini. Stoisko Zupan, opryskiwacze i rozdabiacze bijakowe Technos oraz stoisko z piłami firmy Agrobart Kupeko. Kupeko, tak. Najbardziej zaciekawiła mnie marka AM, znaczy Landini, ciągnik, bo najwygodniejszy ze wszystkich ciągników. Mateuszu, co Ci się najbardziej podobało na targach? Najbardziej na targach mi się podobało stanowisko z Landirem, ponieważ mam takie w gospodarstwie i planuję w przyszłości sobie takiego jeszcze. Generalnie wszystko. Nie ma jednej rzeczy takiej kluczowej? Chyba nie ma, tylko takie trochę... Jest takie przerażenie, że na nic mi jest już tutaj nie stać chyba. Dobre słowa, faktycznie, no, tak. Bo to sadownictwo... I ten zachwyt jednak szybko mija. Czyli zachwyt jest chwilę, a potem wracamy do swojej szarej rzeczywistości. No właśnie. I zastanawiamy się, czy otwierać, czy nie otwierać, czy sprzedawać. A pan myśli, że będzie lepiej? Nadzieja umiera ostatnia. Co Ci się najbardziej podoba w tych targach? Najwięcej, że jest mało osób. Można łatwo przechodzić. No. Tak. Powiem Ci, że to jest dużo ładnych kobiet. Wcale tak nie powiedział. Co? No powiedziałem Ci, że możemy teraz powiedzieć, że jest dużo... A teraz! Teraz jest ładnych, dużo wystawców i ładnych, pięknych kobiet. Niech Ci tak będzie. Co Ci się najbardziej podoba na targach? Znaczy na razie jesteśmy na początku targów. Wiadomo, tak jak większość przeszliśmy koło Fenda. No teraz szukamy jakichś nowości, nowych drzewek i zatrzymujemy się... Jakie drzewka? Teraz zatrzymaliśmy się na stanowisku Grad System. No, w tym roku pokazują jedną z pierwszych czerwonych gruszek u nas na... Czerwona gruszka? Tak, czerwona gruszka. Mamy, nawet widzimy. No i to tak skuło nasze oko, dlatego się zatrzymaliśmy. Dobra, dzięki. Oskar, co Ci się najbardziej podoba na targach? No to chyba stoisko Fenda najbardziej, New Holland, Kubota. No, a jakbyś miał wybrać jedną rzecz? No to chyba bym został przy Kubocie. Dlatego, że masz. No. Oskar jest młodym sadownikiem. Masz już kanał swój na YouTubie? No mam, ale mało się nagrywa. Powiedz, jak to subskrypcje może jakieś zdobędziesz, no? No, kanał się nazywa Oskar Sad, to zapraszam tam wszystkich. Super, zapraszamy serdecznie. Co więcej, no dużo znajomych, wspólnych tematy, także polecam przybycie na takie targi corocznie. Jasne. Przede wszystkim przyjechałem tu tak rekreacyjnie. Ja osobiście miałbym preferować jakąś grę z tych tutaj przedstawionych, no to bym zasugerował tą patitę. Pa jak co? Patitę. Nie ma. Patita. Tak, smaczne, naprawdę. Chłopaki, słuchajcie, co Wam najbardziej się podoba na targach? Maszyny. Ale jakie maszyny? Bo ich dużo. No ciągniki głównie, no. A jaki jest Twój ulubiony ciągnik? Dajczwar. No piły na pewno przydatne. No i... Docięcie mechaniczne. Docięcie, tak, docięcie. Listwy na pewno też. Dobra, a kolega? No serduszko cały czas przy jednej maszynie, Dajczwar i Dominiak. Zielono. Ciągniki. Ale jakie? Fendt, Dajczwar i Massey Ferguson. Co Ci się najbardziej podobało na targach? Nowy Rex. Najbardziej, no Massey Ferguson, no wiadomo, no. Tak? Czerwona błyskawica, no. Co się Panu najbardziej podobało na targach? Chciałem powiedzieć Pani, ale mam dziewczynę. Rex. Zdecydowanie. Czwórka. Krzysiu, co Ci się najbardziej podobało na targach? Opryskiwa 3000 Dominiak. Jak to? Chodzi Ci o beczkę. Tak. 3000 najbardziej. Tak. Co się Panu najbardziej podoba na targach? Wszystko. Ale jedną rzecz, jedno stoisko. Fendt. Co wkradło Twoje serce na targach? Sadownicze oczywiście, serce. Ciągniki. A jaki? O, tu faworytów jest dużo. A mniej trzech? Trzech? No na pewno Fendt, Kubota, a Landini. Chłopaki, co Wam się najbardziej podoba na targach? Dziewczyny. Też Landini. Landini. No naprawdę, głosie. Zdecydowanie. Zmieniłem zdanie a propos Landini. Okay. Diametralnie. Dzięki. Która kubota najlepsza? Ta po prawej. Czy jak to jest model?
To jest model L1452. A które stoisko wam się najbardziej podoba? A ogólnie moim zdaniem, w moim guście, to jest ogólnie ta, za którą siedzę, i to jest model 82231. Ale to tak bardziej do borówki niż do tak. Tak, ale bardzo wygodna, bo jest, no moim zdaniem, nie wiem. Bardzo nie zgrabny ciągnik, kuboty, moim zdaniem też. Ale jest, no wygląda na dość skrętny ciągnik i do sadów czy do czegoś, moim zdaniem, jest taki dość dobry. No moim zdaniem tamten jest. Dużo wystawców, mało ludzi. Co tam się dzieje? Wszystko dobrze. A co teraz uprawiasz, powiedz? Idę wołać pole. Kolega konkretnie poszedł w rolnictwo. Jaka uprawa? W tej chwili liszboże, w tej chwili owies. Grałeś poprzednią wersję? Tak. A czym one się tak naprawdę siebie różnią? No już jest o wiele więcej maszyn, inna tekstura ziemi. Słuchajcie, zapytałam sadowników na targach TSW, co im się najbardziej podoba, ale nie powiedziałam wam, co mi się najbardziej podoba i które stoisko skradło moje serce. A więc uwaga. A teraz idziemy do mojego ulubionego stoiska. Adaś! Właśnie wam pokażę. Tak, to jest nowa kamerka, to jest najwspanialsze stoisko podczas targów TSW, czyli stoisko firmy Królik! Co w tym roku firma Królik, czym zaskoczy, co oferuje sadownikom? Największą nowością w tym roku jest zdecydowanie nasz system transportu skrzynią palet, Królik Bin Handling System, za który zostaliśmy nagrodzeni w konkursie profesora Pieniążka. To było nagroda? Nagroda, tak, tak, tak. Które miejsce? W tym roku nie było podziału na miejsca, tylko równorzędna została nagroda przyznana. Pierwsze. Można tak powiedzieć chyba. Dostaliśmy nagrodę, zostajmy przy tym może, żeby jeszcze nie zagłębiać tutaj w technikalia przebiegu konkursu. Także tak, mamy system, który zresztą już tutaj wspólnie na kanale był. Tak, na kanale. Wszyscy widzą. Damy linka w opisie. Widzieli ten film, jak ktoś nie widział, to zapraszamy. Bin Handling System, czyli zespół dwóch przyczep i do platform sadowniczych, i do kombajnów. Zupełnie nowa kultura pracy z tymi maszynami, zupełnie nowa wydajność. Także warto się z tym tematem zaznajomić i ocenić, czy może warto się takim rozwiązaniem zainteresować. To jest coś nowego, coś, co rozwiąże problemy niejednego sadownika w przyszłości. Już rozwiązuje tak naprawdę. Tak, w tym momencie system zdobył już 3 kontynenty, teraz pracujemy nad Brazylią, do awokado i do mango. Tam próbujemy to zaimplementować. Borykamy się teraz z różnymi tutaj wyzwaniami technicznymi, natomiast no już nie jest to prawda jakiś tam produkt z katalogu, z obrazka, tylko produkt, który faktycznie pracuje w terenie, który już pokazał, że warto, że działa. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o targi TSW, to uważam, że najfajniejsze w nich wszystkich jest to, że mamy miejsce, gdzie możemy się spotkać z tyloma ludźmi, z którymi możemy porozmawiać o tylu różnych sprawach, dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. Ja uważam, że targi TSW to jest przede wszystkim miejsce spotkań.